Dziedziczyć można składki, które przekazywane są do drugiego filaru systemu emerytalnego, czyli na konto emerytalne w ramach otwartych funduszy emerytalnych oraz na tzw. subkonto w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Ale są pewne warunki. Rzeczywiście można dziedziczyć środki zgromadzone zarówno w OFE, jak i na subkoncie w ZUS, ale uwaga dotyczy to tylko dwóch. Kategorii osób, mianowicie tych, które miały swoje konto w otwartych funduszach emerytalnych lub tych, które takiego konta nie miały, ale urodziły się po 1968 roku. Składki zapisane na subkoncie lub w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka i osoby wskazane przez zmarłego. Połowa środków gromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie trwania wspólności majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek w OFE współmałżonka. Pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane za życia przez ubezpieczonego. Każda osoba może złożyć dyspozycję na wypadek swojej śmierci, określić w jaki sposób środki będą udzielone. Jeżeli takiej dyspozycji nie złoży, wtedy środki z subkonta wchodzą w skład spadku. Z danych ZUS wynika, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tysięcy złotych. Wypłata tych pieniędzy nie następuje jednak automatycznie po śmierci osoby ubezpieczonej. Żeby je dostać, trzeba złożyć w ZUS wniosek. Jeżeli zmarła nam bliska osoba, nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, wtedy z wnioskiem o wypłatę środków zwracamy się do otwartego funduszu emerytalnego, którego była członkiem. Jeżeli członkiem tego funduszu emerytalnego nie była, wtedy wniosek kierujemy bezpośrednio do ZUS. Osoby, które są członkami OFE, a także osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i nie przystąpiło do OFE, mogą za życia zarówno wskazywać osoby do dziedziczenia, jak i dokonywać zmian osób uposażonych i zmieniać ich udział procentowy w dziedziczeniu zgromadzonych środków.